Cześć, jestem Byku i zapraszam was serdecznie na trzeci odcinek poważnego rozpierdolu, który zagwarantuje nam gra Sirius w samym pierwszym starcie. Ostatnio opuściliśmy świątynię niejakiej pani, jak ona miała? Trzepcepsut? Coś takiego. W każdym razie ja to już słyszę, że coś na mnie warczy ze wszystkich stron. I się obawiam, że będę zmuszony walczyć o życie swe i tak dalej. No. Jak to poszło dobrze. A czyżbym tam widział pana Bombera? Tak. Ładnie tak warczyć na ludzi. Macie kurde karę. Kara musi być! No, dobra. Ciśniemy czemu oni na mnie zakładają, zostawiają pułapki? Czemu? A ja czemu ja się w nie wpierdzielam? Czemu? Gin! Czekaj, gin! Dobrze. Ja się posłucham. Proszę pancer... Nie, zaraz. Ale ja tu chcę mieć dużo życia, a nie mało. To jest pewna różnica. Wolę obrywać od tych niż od tego dużego chłopaczka. Ten załatwiony. Rozumiem, że... Okej, to pocisków tamtego pana jest dosyć... nietypowy, mówiąc szczerze. Dobra, teraz tak. Tu widzę epicki pancerz. Chciałbym się do niego dostać. A nie za bardzo wiem jak. Dokładnie sam. Też nie wiesz, co? A ja bym chciał wiedzieć. Dobra, ja bym w to strzelił. A zmarnuję rakietę, a co? To nic nie dało, wiecie? Trzeba jakoś... Może gdzieś tu teleport będzie. Ale zobaczymy. Chętnie bym znalazł jakiś sposób, żeby się tam dostać. Ale być może to ja za... Łota! Tak, jeszcze przez chwilę pomyślałby kto, że byłem bezpieczny, co? Dobra, git. Zdechli. A ty co? Że ci to na sucho ujdzie, nie ma bata. Dobra, teraz tak. Pancerzyk. Żyćka pewnie nie mogę wziąć. O! Ukryte przejście. Jej, jakiś sekrecik jest. Dobrze, więc zapisik. Zdrówko sobie. Nom. Amunicja, już widzę, że do nowej broni będzie. Bardzo dobrze. O! Widzicie? Koszulka ten znajdzie. To może być pułapka. Ukrytą tarczę. Tarcza szmata. Dokładnie. 200 pancerza, 174 życia. No, myślę, że to jest całkiem rozsądny układ. Dobra, tutaj fajnie amunicja do strzelb buń. Dobra. Kolejne pomieszczenie, kolejna arena. Nie oszukujmy się, że to akurat arena nie jest, a na pewno jest. My szukamy jakiegoś elementu pierwszego. Nie mieli z szóstym. Tam piątym, już nie pamiętam dokładnie, ale był taki film. Z taką bardzo zasną aktorką jakąś. Takim znanym aktorem, żeby tak mnie po imieniach. Tak jak tutaj o filmach. Oni mnie cisną. No great, tak. Wiedziałem, że w końcu któryś mnie dopadnie z tych krzykaczek. Zaraz ja się zacznę drzeć. Będziecie mieli przejebane. Gięcie! No, dziękuję. Dubertlówka? Jest, wururka, git. Gdzie jest ten krzykacz? O tak! Oje! Żegnam. Dobranoc. O! Zaraz. Nie będę na ciebie przecież pocisków marnował. Gdzie inna gnarch jest? Dobra. To jest często trzeba zmieniać bronię zasadniczo. Ojojoj, dobrze co? No tak, wyspawniło go wprost na mnie. Great. Tak, strzelba jest na nich dosyć skuteczna. Ile się uniknie ich ataku.
Boże, złamałem go nożem. No, mamy trochę żyćka. Trochę pancerzyka też. Więc może nie będzie tak tragiczny. Dobra, już jest tragiczny. Jeszcze bardziej tragiczny. Super, zaraz zginę. Great. Dawno nie zginąłem. No cóż. Jak widzicie... Niekoniecznie. Tutaj gra nas traktuje pobłażliwie. Cholernik szykacze. Nie, to nie wyszło. Od razu pójdę tam. Po tę dwururkę, bo bez tej dwururki to nie wiem co ja mam to robić. Czemu ja ich nie trafiłem? Nie, to nie wyszło jeszcze. Po dwururkę. Ała. Nie wiem co się stało, ale coś chyba za mną wybuchło. Powiem wam, że nie jesteśmy w najlepszej sytuacji w tej chwili. Wygląda na to, że przydałby się jakiś granat. Właśnie. Tak, to rozwiązuje część problemów. Zapomniałem, że mam rakietnicę. O, ale mnie dorwali. Zapędzili w kozi róg. Tak, ale to całe serio sam właśnie. Pizdu, masz tu arenę. Zalejemy cię przeciwnikami. No, radź sobie. No ja zawsze okej, challenge accepted. Ewentualnie czasem, no wiecie tego. Się złoszczę, ale raczej rzadziej niż częściej, także jest git. Nie, już przestańcie na mnie kopytkować. Dobra, git. Normalnie jak kręgielki. Ale to do gotówka. Chyba będzie moją ulubioną bronią przez jakiś czas. O, szkoda, że nie montowali tu szybszego przeładowania. Nie, ja już myślałem, że jestem bezpieczny, do jasnej cholery. Muszę się częściej zapisywać, co? Dałoby się. Dobra, czaję. Nie, ale kurwa. Dobra, spokojnie. Tylko spokój nas uratuje. Spieprzać mi tam. Nie. To musi być dobre, to musi być idealnie. No, to nie, już nie będzie idealnie, ale okej. Stąd żeś nadbiegał, cholera jedna. Dobra, tych się pozbyłem, teraz tych tutaj. Nie, ale nie w kozi róg! Żeby was chuj strzelił. Dobra, ten padł. Ci padli. Nie, żadnych zapisów w takich stanach robić nie będę. Dobra, wy jesteście zachrzani, jest to wszystko. Ja wiem, sam siebie trochę obiję, ale to nic. Żyjcie, kurwa, rakiety. A, są tu rakietki jeszcze dalej. Dobrze, bardzo dobrze. Pancerzek. Nie, błagam. Oni chyba nie zamierzają przestać. Ale wiecie co? Jaki zapis by się przydał mimo wszystko. Dobra, tam słyszę ciche... pokrzykiwania. Ciche pokrzykiwania, tylko w tej grze. Dobra. O nie! Nie trafiłem! Dobra, prosto w łebek. Fuck it!
Dobra, jest tu pancerzek, może coś z tego będzie. Double kill. Dobra, jakbyście mi teraz dali jakieś zdrówko. O, jest tam. Dobra, biorę. Nie, nie, tylko nie one, błagam, nie. Nie, 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 nie. Jak ja mam nimi walczyć? Great! Tak dobrze to wyszło. No dobra, w każdym razie jest przynajmniej jakiś zapis, co? Szanic, zapis, 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 jest, dobrze, git. Teraz tak, zdrówko, tam było. Ała. Niech to szlak. Chodź tu, patatajasiu, chodź. Jeden padł. Drugi padł. Trzeci padnie. O, nie, 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 to nie wyszło. Najgorzej, że oni są... Dobra, nie ważne. Już nic nie mówię. W końcu przynajmniej mogę atakować we wszystkich kierunkach, skoro jestem otoczony, prawda? To jest też jeden z pięknych elementów tej gry. Możesz atakować we wszystkich kierunkach. Trochę się... Zawsze jest szansa, że trafisz w jakiegoś przeciwnika, jakby strzał nawet nośny. Nie, 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 nie zgadzam się. Nie, nie, rozumiecie, nie zgadzam się. Morderza, nie zgadzam się. Jak ja mam to przeżyć? Nie, bo trochę nie kumam. Dobra, może jakoś tak... Tutaj taki... Obroty wokół filarów będę wykonywał. Nie, 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 fuck. Great. Czy on mnie zmieni w mielonkę? Dobra, dobra, padli, zapis. W końcu mam więcej żyćka troszkę. Teraz te żaby. Zaś cholery jedne. Nie wiem, jak ja mam z nimi walczyć. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Może tak, ale to... Minus jest taki, że pistolety nie są zbyt skuteczne na resztę przeciwników, którzy mają wytrzymałość jakąkolwiek. No co prawda raz ubiłem pistoletami biomechaloidy, ale plus ich był taki, że one były dosyć powolne. Dobra, jakby tak ten się odczepił ode mnie. Dobra, 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 udało się zapis. Idź sobie. Dziękuję. Nie, nie, tylko nie oni. Nie, 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 nie. Fuck. Aha. Nie, tutaj nie ma skryptu. Słuchajcie. Ała. Ale tam gdzieś był... Ten taki czerwony wacek. Aha. A przynajmniej oberwał. Patrzcie, zabicie tego powoduje, że tamten się radzi. To jest takie zabawne. Kurr.
Dobra, już możesz przestać na mnie hopsać? Dziękuję. Przydałaby się snajperka, naprawdę. Teraz weźmy rakietnicę, skoro nie ma snajperki. I popieśmy tego czerwonego robaczka. Co, kto rządzi mocniej? A tak, bo jeszcze go nie spotkaliśmy wcześniej. Ha! A to jest tylko większa wersja tego żółtego robaczka, także wielkiej innowacji nie ma. No nie, nie, no właśnie tego żółtego robaczka. O nim właśnie mówiłem. Dobra, zdech. Na tych wystarczą dwie rakiety. Git. Trzy przeciwnicy już zostali pokonani przeze mnie. Wielkiego Serysama. Zobaczmy, zaraz sobie poczytamy chwilkę. Najpierw pozbieram te wszystkie smaczne rzeczy jeszcze. Nie, 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 spierdzielaj. No i to tak, 25 punktów zdrowia do przodu i 22 do tyłu. No w tym tempie to szybko się odnawia. Nie ma co. Kurde, jakieś trudne to pomieszczenie było dosyć. A tam jest jeszcze pyszny omnomnomek. Pyszny poizion, jak to mówił kiedyś Jerry. Dobra, poczytajmy chwilkę. Co tutaj jest? Archanoid dorosły. Aha, dorosły. Ekstremalna agresja. Działko łańcuchowe, święty bojownik, to już wiemy. Dobra. Pięknie. A co dwururka? Się nie bawią, że to trzeba tamte. To jest dwururka. To jest dwururka. Z tego raz nie strzelić. No, tradycyjnie. Czyli raczej na krótsze dystanse. Gień. Pięknie. A wy skąd się bierzecie? Już dajcie mi spokój, proszę was. Great. Więcej pyszności tutaj nie widzę raczej. Więc udamy się w... tym kierunku. Dobra, gień. Dobra, to ewidentnie czuję. Headshot za headshotem. Ma się tego cela. Dobra. Ładnie ze zdrówkiem, gorzej z pancerzem. Ale zapisik będzie tak czy siak. No i co? Czyżbyśmy mogli przejść kolejny poziom? Tak? Nie, nie wiem. Wow, artefakt drugi. A cóż to jest? Wygląda troszkę jak... ja wiem. Jak jakiś kurek. Dobra, nieważne, tak czy siak. Mamy drugi artefakt. Na pewno jego szukaliśmy, bo wiecie, no. Ciemne pomieszczenie i tak dalej. Masa stworów go broniła, także załóżmy, że wszystko jakby było zaplanowane. Właśnie zdobyłeś drugi element. Zostały jeszcze dwa. Great. Twoim następnym celem będą komnaty Horusa. Iść przez Dolinę Królów. Na jej końcu znajdziesz wejście. Wyczuwam potężne zawirowania powietrza. Szybko musimy dotrzeć do celu przed zmrokiem. Jasne, nie ma sprawy. Przed zmrokiem, myślę. A ten na nóżkach szybko tuptam. Pięknie tutaj amunicję sobie popodnoszę. I co, wychodzimy na rzeź. Strzał ryzy z dwururki na dzień dobry. Wiem, trochę marnuję amunicję, wiem. O, tego nie przetrwał w najlepszej formie. Właściwie ona, bo to gnar samica. Dobra, może postrzelamy z czegoś innego. Na odmianę. Nie, 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 nie wiem skąd on biegnie. Stąd, dobra. Jeden padł, drugi padnie zaraz. Wiecie co, nie jestem przekonany. O, fuck it! No nie, dorwał mnie.
30 HP, naprawdę, seriously. Jednym trafieniem. Chcę ich tak zgrać jednym strzałem, to się nawet udało. Git. Zapis. Już słyszę kolejnego byczka. Uzurpatora. A się nim zaraz zajmiemy. Wo, spokojnie. Nie zżyjcie ryjów aż tak bardzo. No. Git. Gdzie jest ten byczek? Ja go gdzieś tu słyszałem. A nie? What the? To oni tak specjalnie? Kurde, że jeździ jest bez głowy, bez kitu, naprawdę. Mocna sprawa. Nie, ale zaraz, halo. Jak ja mam z wami walczyć? Gin. Dobra, może tak. Ta dubertówka, nie. Jejku, ta strzelba ma trochę mniejszy rozrzut, więc powinno się udać coś trafić. A ty z tej strony mnie atakujesz, o ty podstępny, ty... Mendo jedna podstępna. Dobra, tego nie wytrzymał. Ten też nie za bardzo. I ten też padł. Oh fuck it! Dobra. Rakietami? Chcesz się pobawić? Daj mi swoją rakietę? Proszę bardzo, zobaczymy kto mocniej bije. Widzisz, bo to jeszcze oprócz tego, że strzelasz tymi rakietami, to jeszcze trzeba trafiać ziomuś, wiesz? Ty, a mógłbyś zginąć? Dziękuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra. No co, z czego jak czego, ale wytrzymałości to nie można im odmówić. Dobra, zapis. Jest. W ogóle to... Włączyłem dzisiaj sobie Sears sama i tak chciałem włączyć nagrywanie od razu, pięknie i tego, ale się okazało, że nagle zapis zniknął. W magiczny sposób. Nie wiem, jaką różnicę sprawia, że to, czy ja ją odpalam akurat z launchera, z płyty, czy akurat z ikonki, gdzieś tam z pulpitu. Ale jeśli odpalam akurat z płyty, to nie ma zapisu. Jeżeli z ikonki, to jest zapis. To też ciekawe. Nie wiem, jak to tam się zadziało, ale dobra. Przynajmniej się odnalazł mój zapis, czego byłem całkiem zadowolony. Już się bałem, że będę musiał wszystko przechodzić od nowa i wiecie. Nie było, wykurz. Skąd masz aż tyle życia? I czemu ten trudny jest taki łatwy? Bo... tak akurat się złożyło, bym powiedział, to... sobie wziął na łatwy albo coś i przeszedł. Jeszcze raz. Dobra, wiecie co, nie jestem przekonany co do... Tak. Chyba po raz pierwszy Bysio wziął mnie na rogi, wiecie? Dobra. To może być odrobinę problematyczne, jako że nie mamy amunicji. Nie wiem, kto jest groźniejszy, chyba te szkielety. Jednak mimo wszystko. Dobra, bomber. Trzeba odpowiedni priorytet ustalić. Najpierw bombery, później szkielety, a na końcu Bysia. Jego ataków jest dosyć łatwo uniknąć. Nie atakuje też zbyt często, dobra. Great. Ale za to jak pierdolnie. Okej, jest headshot. Dobrze, ja się mogę wrócić tu po tę amunicję, mogę. Bardzo dobrze, bo trochę mi jej brakło. Tak trochę to moja w tej chwili najmocniejsza broń. I bez amunicji do niej, no widzieliście, jest dosyć ciężko. Dobra, zapisik. O nie, jeszcze jeden Bysio, naprawdę. Cholerni uzurpatorzy.
Chyba go to zabolało. Znaczy nie wiem, ale takie mam wrażenie. No, w każdym razie podziałało. Tam już widzę żyćko. Jakiś duży pomniczek. Dwa spore słupy. Czyli co? Chyba świątynia. W takim razie kolejna. Przynajmniej trzepcepsa, nie. Już opuściliśmy i tego. What the fuck? Nie, będziesz mnie bił zielonymi kulkami. Ja z tobą w kulki grał nie będę. Naprawdę one mają system namierzania mnie. No to w takim razie powiem wam, że może być to odrobinę kłopotliwe. No, mamy nowego przeciwnika, a jego kule wciąż latają wokół nas. Dobra, great. Dajcie mi życie. Ach, nawet nie omieszkali dać mi amunicji. Jacy oni mili. Ale zaraz przeczytamy, cóż to był. O, nareszcie. Więc tak, ludraniski jaszczuroid. Co oni mają z tymi oidami tutaj? Jest archanoid, biomechanoid i jeszcze jaszczuroid. Ale dobra, zwyczajna klasa. Zimnokrwisty jak gady. Magiczne pociski samonaprowadzające. Duży czteroręki gad pochodzący z systemu Aludron. Wjazd do zbiorze wielkiego psa. Czy on przypomina psa? Ja wiem. Za dwa rzucania czarów, co? No, spoczko. Myślę, że na tych to najlepiej by się nadała minigun. Ewentualnie rakietnica. Właśnie. Się nazywa siła ognia. Utta! Co, naprawdę? Aha, great. Jak rozumiem, one też się naprowadzają, niech to szlak. Siła ognia, co? Ale czemu tylko 15 pocisków? Co ja mam zrobić z tymi 15 pociskami? Podetrzeć się nimi do jasnej cholery? Dobra, przynajmniej to go rani trochę. A, no, jajszot. Robi się poważnie. Robi się poważnie. Great. Brawo, zabiłeś tę wielką bestię. Nie wiedziałem, że aludriańskie asteroidy mogą osiągać takie rozmiary. Myślałem, że już jesteśmy martwi. Sam nie przestajesz mnie zadziwiać. Twoje umiejętności są prawie idealne. Och, jakie piękne lanie. Po prostu tutaj... Aż w butach, chłopie, dobra. Bieg przez Dolinę Królów nie był łatwy. Teraz idź do komnat Horusa i znajdź trzeci element. Nie ma sprawy, trzeci element, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty. Świetnie, tylko czym? Aha, górski, to jest odmiana górska. No okej, czyli... Kurde, tak jakby poprzedni był mały. No co, to naprawdę znacznie większa? Niemożliwe. Dobra, w każdym razie udało się go pokonać jajszotem i zostało tylko 6 punktów zdrowia. Ale zaraz tam jakąś pyszność widzę. Dobra, zapisij, bo my lubimy na hardcora. Znaczy wątpię, żeby to było żyćko, ale no... Mimo wszystko. A pancerz! Lepsze to niż nic. Nie, tylko nie harpie. Co ja mam z wami zrobić? W sumie to... O, tak, to myślę, że jest skuteczne dosyć. Ała! To jaka? Co, skrzydełka ci podciąłem? Oj, biedaczysko. Dobra. Tak czy siak. Idziemy w końcu do tej świątyni, weźmy jakieś zdrowie, o ile nam je dadzą w ogóle. Oczywiście szakietnica się skończyła, daje nam dokładnie tyle pocisków, ile trzeba było na do zabicia tego cholernika, cholerstwa. Cokolwiek. Tam już coś na mnie warczy złowrogo. Jak zwykle. Wow. Dobra, w każdym razie zapis. Nie jest dobrze, wiercie mi w nosie się trochę.
Ja bym kichnął ten zmiot mikrofon i cały monitor razem. Ze ścianę by przeleciał na pewno. Nie ma bata. Kicham dosyć konkretnie. Dobra. Cokolwiek to jest. Nie. Dobra. Nie, no za co, no. Nie, jest źle. Czemu to się musi tak drzeć? Dobra, przynajmniej się tych problemów pozbyliśmy, teraz... Jaszczurka, znaczy Arkanoid, no jak to tam woli. O, ile ich? Nie, tylko nie dwa! Nie trafiłem! Super, jeden punkt pancerza, 11 punktów zdrowia. Może trochę... 5 punktów zdrowia! Dobra, zapisik. A jak? Nie. Dobra, zdech. Weźmy amunicję. Przycisk nacisnę sobie później, bo potrzebuję zdrówka. Dużo. Dużo dobre zdrówko. Potrzebuję ja. A mogę to sobie wskoczyć? Mogę. Czyżby sekrecik? Nie! Elektryczny pir... Nie, ja się nie zgadzam. Nie. Czy oni mnie to zabiją? Ale dobra, tak więcej zyskałem niż straciłem. Nie. Dobrze, że był zapisik. Nie, ale nie, myślałem, że już go zabiłem. Dobra, będzie zapisik po zabiciu. Czyli już wiemy, że pływanie tam wiąże się z pewnymi ofiarami. Ale tym razem spróbujmy zrobić tak, żebym tą ofiarą nie był ja, co? Było dobre. Dobra, jest zapisik. I hopsa w wodę. Fur. W ogóle ile to mi dostarcza życia? Ten jeden... Zaraz zobaczymy, tylko się zapiszę nad nim może. 3 dziecha. Śmiesznie. Aha, tylko powiedzcie mi czemu jak raz mnie ciepnie to jakoś to mogę przeżyć, a jak dwa razy mnie ciepnie to nie za bardzo. Bo trochę tego nie czaję. Nie! Fuck! Dobra, jeszcze raz, bo to można, z tego co widzę, można to przejść bez... Nie! Nie wiem, jakim cudem mnie trafiły, ale nie będę nikomu naprawdę. Jest żyćko, jest impreza. Dobra. Pojedynczy przeciwnik, może sobie jakoś poradzę. Udało się, przeczytamy co to jest ta pirania. Elektryczna ryba z rep, świetnie. No, ładunki elektryczne. W mętnych wodach planety Reby bardzo agresywnie używa silnych ładunków elektrycznych do ogłuszenia i zranienia swojej ofiary. Kamuflaż? Great. Dobra, tak czy siak. Słuchajcie ludzisko, myślę, że sobie to pomieszczenie dokończymy już w następnym odcinku, także zapraszam oczywiście serdecznie, dziękuję za uwagę i trzymajcie się.